Dziś chciałbym poruszyć znowuż kolejny kontrowersyjny temat dotyczący tego, że nie powinniśmy się skarżyć Unii Europejskiej, chociaż bardzo nas kusi, nas, czyli opozycję wobec PiS-u, wobec Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście ta opozycja nie stanowi jednorodnej grupy, choć no, są pewne czynniki łączące całą opozycję, przede wszystkim lęk o zagrożenie dla państwa prawa i dla demokracji liberalnej, czy też w ogóle dla demokracji. Ostatnio Kantar Publik zrobił sondaże, z których wynikło, że 56% Polaków uważa, że demokracja w Polsce jest zagrożona, a 36% uważa, że nie jest. Czyli ogólnie można powiedzieć, że przynajmniej według tego sondażu, oczywiście jest to tylko jeden sondaż i tak dalej, no ale raczej sondażownie nie działają na zlecenie polityczne, wbrew temu, w co wierzą osoby pokrzywdzone przez te sondaże, tylko po prostu co najwyżej się normalnie mylą, ale te błędy no nie są zazwyczaj jakieś takie kolosalne, katastrofalne, chyba że wchodzi jakaś nowa siła do zawodów, to wtedy te błędy są większe. No tutaj ten sondaż nie dotyczył żadnych nowych sił, tylko zagrożeń dla demokracji. No więc można stwierdzić, że większość Polaków uważa, że demokracja jest zagrożona. No i jakie są rozwiązania? Nasz kolega redakcyjny, Andrzej Dominiczak, uważa na przykład, że warto, żeby skarżyć się Europie i wręcz ma pretensje do Unii Europejskiej, że ona tak słabo i powoli te sankcje zaczyna, że tak powiem, no, podawać do istnienia, zaczyna je rzeczywiście przygotowywać dla nas. No, ale ja tutaj nie mogę się zgodzić. To znaczy, moim zdaniem proszenie Unii Europejskiej o sankcje jest przeciwskuteczne. Uważam, że opozycja powinna, pomimo tego, czym są rządy PiS-u, starać się jakby tonować nastroje Unii Europejskiej, to znaczy mówić, no tak, mamy problem, rzeczywiście bardzo nam przykro, nie jest to fajne, ale damy sobie radę i proszę, nie róbcie, dajcie nam szansę, jesteśmy normalnym państwem, po prostu wybraliśmy normalnym społeczeństwem, po prostu raz wybraliśmy taki, a nie inny rząd. Ale to się zmieni, bo przecież wcześniej mieliśmy normalne rządy, znaczy normalne, przynajmniej pod względem przestrzegania prawa, przynajmniej struktur prawa, bo oczywiście różne drobne przekręty zawsze się mogły zdarzyć. Jak wiemy, się niestety zdarzały. Natomiast to chodzi tutaj o generalne łamanie konstytucji w tematyce na przykład Trybunału Konstytucyjnego, czy próby zamachu, na razie jeszcze nieudane, na Sąd Najwyższy, co oczywiście niepokoi wszystkich ludzi, choć trochę mających pojęcie o demokracji i o prawie. No więc moim zdaniem opozycja powinna mówić Unii Europejskiej, dajcie spokój, uspokójcie się, damy sobie radę, nie wkraczajcie to, nie wtrącajcie się, dajcie nam trochę czasu, ludzie wybiorą inny rząd, będzie lepiej, nie każcie Polski sankcjami itd., itd. No ale oczywiście opozycja w większości zadowolona, jakby cieszy się z tych ostrych głosów krytyki i gruźb ze strony Unii Europejskiej, co moim zdaniem jest bez sensu, gdyż wypływa z idealizacji polityków i urzędników unijnych. Ja, chociaż jestem zwolennikiem gorącym Unii Europejskiej, absolutnie uważam, że nie należy idealizować polityków w niej działających. Moim zdaniem w wielu wypadkach są to ludzie przeciętni, a czasem wręcz słabi i oczywiście nie są im nieznane różne emocje, różne problemy. Nie są oni super tolerancyjni, nie są pozbawieni różnych przejawów niechęci czy dyskryminacji wobec osób, które wywodzą się z Europy Wschodniej. No i w tym wypadku oczywiście należy brać to pod uwagę, że niektórzy urzędnicy i politycy unijni z radością zaczną realizować jakieś sankcje wobec Polski, ale później strasznie trudno będzie się z tego wykręcić, nawet jeśli Polska się zmieni i zacznie z powrotem mieć normalny rząd, który nie łamie konstytucji własnego kraju i tak dalej, i tak dalej. No i przykład, podam przykład na koniec. No mieliśmy w Europejskiej Federacji Humanistycznej, do której należy Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów i której to federacji obecnie, ale wtedy nie była, jest wiceprzewodniczącą Kaja z naszej redakcji, Kaja Bryks, moja żona też. No i mieliśmy właśnie taką akcję rok temu, czy półtora roku temu, że Europejska Federacja Humanistyczna postanowiła lobbować Unię Europejską, żeby zwróciła uwagę na łamanie prawa przez Orbana. Znaczy, że łamie wolność słowa, łamie różne wolności demokratyczne i tak dalej, i tak dalej. I żeby Unia Europejska właśnie zaczęła
przygotowywać sankcje przeciwko Węgrom. No, obecnie część naszej opozycji działa w podobny sposób do Federacji Humanistycznej, no, która jednak nie była organizacją węgierską, chociaż jest tam parę osób związanych z Węgrami, mniej lub bardziej. I chyba jest jedna węgierska organizacja, ale akurat nie ma dużo węgierskich organizacji w tej federacji. No w każdym razie był taki pomysł, Parlament Europejski zatwierdził to, ale żeby to ruszyło, trzeba było zebrać bodajże 2 czy 3 miliony głosów w całej Europie. No zebrano jakąś żałosną ilość. No nie wzięto się za to za dobrze. Mówię nie wzięto, bo myśmy jeszcze nie byli wtedy tak blisko związani z Europejską Federacją Humanistyczną, żeby od początku tą akcję jakoś rozwijać. No ale co się stało? Otóż ja przeczytałem, o co chodzi. No i okazało się, że wszystkie problemy Węgier z wolnością słowa, ze wszystkim, zostały przez ludzi z Federacji Humanistycznej sprowadzone do problemu, że Węgrzy nie przyjmują uchodźców. No i ja się w pewnym momencie zapytałem, oficjalnie podczas jakby obrad Europejskiej Federacji Humanistycznej, kiedy ten projekt dobiegał już końca, no że o co w tym chodzi? Przecież to nie chodzi o żadnych uchodźców. Przecież na Węgrzech może zwyciężyć demokracja, może znów zapanować wolność słowa, a może się okazać, że Węgrzy powiedzą nie uchodźcom. Powiedziałem, że, znaczy uchodźcom, rzekomym uchodźcom, no to jest słowo klucz, obecnie to są przede wszystkim nielegalni imigranci. Ale no przypomniałem też, że historia Węgier była inna niż historia Francji, która Francja kolonizowała państwa arabskie i muzułmańskie szerzej mówiąc. Natomiast Węgry były skolonizowane przez otomańską Turcję, przez państwo muzułmańskie. Więc chociażby z tej perspektywy Węgrzy mają inną perspektywę i ich społeczeństwo ma inne jakby priorytety, ma więcej w sobie niechęci, nawet jakby ci uchodźcy rzekomi zachowywali się bardzo przyzwoicie, co wiemy, że niestety część z nich absolutnie tego nie czyni. No ale przede wszystkim chodzi mi o problem, jakim było sprowadzenie wszystkich problemów Węgier do tego, że o, ci źli Węgrzy nie przyjmują uchodźców, ukażmy ich. I to dopiero zainteresowało parlament i to dopiero wciągnęło większą ilość organizacji zrzeszonych z Federacją Humanistyczną do działania. No moim zdaniem to było absurdalne. Ale teraz, kiedy część opozycji, do której ja też się liczę, ale nie ja, zaczęła skarżyć Unii Europejskiej na Polskę, też najżywiej się pojawił temat tego, że my nie przyjmujemy rzekomych uchodźców, tak, że nie zgadzamy się na redystrybucję uchodźców rzekomych, a może w tym momencie nie rzekomych, bo mają być sprawdzani w Polsce i w Polsce, prawda? No miała być redystrybucja tychże uchodźców, relokacja w całej Unii. Polska się nie zgodziła. Czyli cały problem, te całe przekręty z Trybunałem Konstytucyjnym, ze wszystkim, zostały sprowadzone do tego jednego obsesyjnie ponawianego przez Unię tematu. I chociażby to świadczy o tym, że mamy problem, że musimy poradzić sobie sami, a Unię Europejską raczej politycy opozycji powinni uspokajać.